Gmina Namysłu w wjeździe Miełowice, 200 mieszkańców. Jestem na terenie OSP Ziemiełowice. Piękne OSP, kilkudziesięciu druhów, którzy walczą o to, aby rozbudować swoją remizę. Właśnie wszystkich poznaję, witam Was serdecznie. Również z nami jest sołtys Piotr. Witam Piotr, przebijam pionę. Piotr jest trzecią kadencję sołtysem. Niestety, ja mogę powiedzieć, ma lewicowe poglądy, ale się polubiliśmy i się szanujemy. I w zeszłym razem chyba nie startowałeś, ale będzie startował na radnego. Zobaczymy, jak Ci pójdzie. Bez względu na poglądy wszystkich wspieramy. I Krystian Kulczycki, prezes OSP. Krystianie, pokaż, o co walczysz, bo razem ze swoimi koleżankami i kolegami walczycie o to, żeby rozbudować tutaj, jak rozumiem, Waszą remizę, tak? Tak, walczymy o to, żeby rozbudować naszą remizę i zrobić taki po prostu też zakąciek swój, który będziemy mogli się normalnie przebrać, którym będziemy mogli funkcjonować też, bo bardzo mało mamy miejsca teraz na starej remizie. Dołączamy też do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego na następny rok. No i to po prostu też by nam się przydało, to miejsce. Bardzo gratuluję tutaj OSP, ponieważ wyremontowali pięknie świetlice. Jest założone niedawno koło gospodyń wiejskich. Wyremontowaliście całą kuchnię. Właśnie takie miejsca wspieramy. Mam nadzieję, że burmistrz Namysłowa, pan Bartłomiej Stawiarski nas słucha i zwróci uwagę na tą inwestycję. Tylko kilkaset tysięcy warto rozbudować, tak żeby strażacy mieli, ochotnicy, lepsze warunki swojej służby. Wszystkiego najlepszego.